Nie, no ja z tym psem nie mogę. No zobaczcie. Dziś poleciała i jest spokój na razie. Zabieram się w końcu za obsadzanie, zasłanianie muru i zdecydowałam się na zakup kilku roślin. To wam wrzucę teraz przebitkę, jak paczkę odpakowywałam. Mam tutaj zimozielone wiciokrzewy i klematisy. Przeglądałam internet, bo chciałam dokupić trochę klematisów po wojniku, żeby posadzić na murze i patrzyłam na kolory różowe, bordowe, purpurowe, ale natrafiłam na zestaw chyba 3 czy 5, właśnie nie pamiętam, zaraz zobaczymy ile ich było. Niebieskich. I stwierdziłam, że niebieskie będą tutaj pasowały najlepiej, a tutaj kombinuję z jakimiś różami, fioletami. Niebieski będzie mi pasował do huśtawki. Jak przeglądałam oferty na stronie, to od razu mi wyskoczyły. Jak wrzuciłam do koszyka klematisy, to wyskoczyła mi oferta wiciokrzewów, czyli na mur idealne i jeszcze ta kolorystyka. Więc w środku są 4 odmiany klematisów. Dzieci Warszawy. Tego nie jestem w stanie wymówić. Nie, nie, o nie, już wypad, wypad z baru. Odmiana Multi Blue i Lasu Stern. Lasu? Dobra, napiszę. Jeszcze nie dostałam odpowiedzi, czy mogę nasadzić krzewy, żeby troszeczkę przysłonić i wygłuszyć. I drzewa chciałabym jeszcze posadzić. To droga jest troszeczkę dalej, więc nie wiem. Skończy się tak, że zrobię partyzantkę. Ale co najważniejsze, jak wrzuciłam do koszyka klematisy, to wyskoczyła mi kolejna oferta 5 losowo wybranych żółtych i pomarańczowych wiciokrzewów. I mi się przypomniało, że u mojej babci rosły przepiękne, pachnące. Dlaczego ja wcześniej o wiciokrzewach nie pomyślałam? Ale przesadziłam, posadziłam koło dębu z jednej i z drugiej strony. Żółty wiciokrzew. No i tutaj jest, odmiany wam napiszę, Aureo reticulata. Jest taki wiciokrzew z barwnymi listkami i o purpurowych liściach. Cudowny, piękny. I to jest odmiana Nova Serotina i odmianę przewiercień. I sadzimy mniej więcej tak, co 80-100 cm, ale to też zależy, jaki chcemy uzyskać efekt. Ja chcę, żeby szybko zasłoniło mur. Oczywiście też będę robiła jakieś ozdoby, przysłaniała go na inny sposób, nie tylko roślinami, więc posadzę w miarę gęsto. Tam są posadzone róże, 2 róże pnące i dosadzę jeszcze klematisy i wiciokrzewy. Będzie gęsto, będzie super. Ja już dzisiaj ich nie zdążę posadzić, bo się ściemia, już słońce zaszło. Więc sobie wstawię je z powrotem do pudełka, odstawię w cień i jutro będzie sadzonko. Jestem zadowolona z zakupu, zobaczymy jak będą rosły. Ale powinny dobrze. I tu są już miskanty. Dobra. I tu jeszcze zostały mi 2 sztuki. Matka, jak ja wyglądam jak Mick Jagger. Ustawione, to już wam pokazuję. Czyli mamy tutaj ustawione wiciokrzewy i klematisy. I jeszcze w tamtym miejscu posadzę rdesówkę, znaczy przesadzę ją. O, tutaj jest posadzona, bo zamiast niej posadzę mini kiwi. Owocujące w tym miejscu, a w tym zapylające. I będę takie rozrastała, więc mam nadzieję, że cały mur będzie obsadzony. Jest to rozstawienie dosyć niewielkie, no ale chcę, żeby to było gęsto, żeby szybko było widać efekt. Niech się rośliny przerastają, plączą, mi to absolutnie nie przeszkadza, wręcz chcę, żeby tak było. Mam posadzone 2 róże, więc one będą obrośnięte też klematisami, więc będzie to wyglądało super. I w tamtej stronie, po tamtej części ustawiałam klematisy i tu mamy wiciokrzewy. No i miskanty, ale jeszcze nie wybijają, jeszcze wcześnie. Więc tak, ja je posadzę poza kamerą, bo tak będzie mi najszybciej, ale pokażę wam je z bliska, bo są tutaj bardzo ciekawe odmiany. A, i wiciokrzewy kwitną na żółto, więc tutaj kolorystycznie do tych fioletów, czyli kocimiętki w różnych odmianach, co tutaj była perowska, różne czosnki ozdobne, lawenda, będą fajnie wyglądały. Ja jakoś generalnie nie przypadam za żółtym, ale w takim połączeniu z fioletem wygląda super. Oj, nie chcę mi złapać. To jest taki wiciokrzew. Taki. Jest taki wybarwiony na liściach. Mamy taki również. Taki. Taki. Najładniejszy purpurowy, zmasakrowany przez kawę. I tu już są klematisy. Gdzie ja dałam takiego pełnego? Tu. To chyba go wymienię i bliżej traw dam. No ale takie pnącza powinny mieć podporę, jakieś trejarze. No i pomysłów było kilka, żeby zrobić z wierzby. Patrzę, co ona robi. Dobrze. Ale zrobię coś innego, zupełnie innego. Dzisiaj zakupiłam deski szalunkowe pod fundamentę, pod szklarenkę i deski takie grubsze na zagony podwyższane i udało mi się kupić kilka takich deseczek, tak zwanych podkładek, na których układane w składzie drewna są deski.
I będę z nich robiła podporę, właśnie trejarze pod te pnącza przy murze. Widzimy, że ten mur jest taki bardzo rytmiczny i mogłabym zrobić kratki, trejarze idealnie dopasowane pod każdy panel, ale zrobi nam się to tak znowu bardzo rytmicznie, podkreśli nam tą rytmikę, a ja tego nie chcę. Chcę to przełamać i coś wymyśliłam dziwacznego. Jak widzicie, te listewki chcę poprzyczepiać w różnych kierunkach, żeby to było takie połamane, dziwne i pomaluję to pod kolor huśtawki. Oczywiście wcześniej przejadę papierem ściernym, żeby to oczyścić, zaimpregnuję, dam, znaczy podkład, a następnie właśnie taką farbę niebieską, żeby to fajnie grało z huśtawką. I taki właśnie mam plan, żeby to było zupełnie niezgeometryzowane, niesymetryczne. Ja kiedyś projektowałam bardzo symetrycznie zgeometryzowanie, lubię to, ale tutaj nie w tym miejscu. Tutaj mamy okręgi, a chciałabym to jednak przełamać i jednak jakoś nawiązać do huśtawki, która ma taki heksagonalny kształt, żeby jakoś to spiąć ze sobą. No i kolor też będzie takim łącznikiem. Więc to jest moje zadanie. No taka pogoda jest ostatnio, żeby tak się chciało, jak się nie chce. No więc przy niepogodzie można działać pod dachem i sobie szykować właśnie te listeweczki, różne konstrukcje, ozdoby do ogrodu. No i tutaj tak dalej wykopane fundamenty, jakieś nazbierane kamienie, gruzy, żeby wrzucić do fundamentów. I mam nadzieję, że w tym nadchodzącym tygodniu da się tutaj zbić. O, z tej strony będą zagoniki. Z tej strony, gdzie jest kompostownik, chcę zrobić belki. Zobaczymy, że to w ogóle w tym roku się uda, bo to wiadomo, można planować, ale to no, zawsze można coś wymyśleć. Więc chcę zrobić tutaj słupki drewniane. Fajnie by było zrobić daszek i umieścić rynnę, żeby można było zbierać deszczówkę z takiego daszku na jakieś chociażby gnojówki. I tu chcę posadzić winogrona, żeby trochę zacienić właśnie kompostownik. I też w tym miejscu będą zagony. No nie mogę się doczekać tej szklarenki, no ale oczywiście trzeba będzie tutaj pogarniać, obsadzić, żeby było ładnie, przyjemnie dla oka, ale też i użytkowo, użytecznie. No i tam mamy posadzoną malinę, mój brat sadził żółtą malinę, forsycja, jarzębinę, tam jeszcze jakieś gałęzie do przemielenia. I taki fragment chcę wysiać gorczycy, bo będzie pole też niedługo uprawiane, żeby gorczycę dorzucać do kompostownika, żeby odkażać ziemię, ale też wykorzystywać po prostu świętą gorczycę do mulczowania. Wiem, że to też nie będzie wyglądało za ładnie pod kamerę, ale to będzie pełniło funkcję i to będzie naprawdę super funkcję pełniło. Więc dobra, zrobię sobie teraz tego zdjęcie, żeby zapamiętać kształt. Wyliczę sobie, ile listeweczek je zabieram do domu, będzie szlifowanie, szorowanie i malowanie. Także trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że następnym razem, jak będę nagrywała, to już tutaj się będzie działo, a ja łapię za szpadel i sadzę, bo się ściemnia. Rdestówka dorosła mniej więcej do tej wysokości, ona już puszcza. Także będzie efekt, mam nadzieję. No mam nadzieję, że pogoda będzie dopisywała, żeby znów przyspieszyć trochę pracę w ogrodzie i żeby się zmieniało. No zmienia się i tak. Jak nie widzieliście poprzedniego vloga, to zapraszam. A tymczasem przyjemnej pracy w ogrodzie i owocnej. Pozdrawiam.